Dotarłem do takiego newsa i chciałbym, żebyś trochę nam o tym opowiedziała, bo ten program zagląda trochę za kulisy życia oficjalnego. Czy to prawda, że ty rzucałaś kiedyś swojego chłopaka nożem? Ale byłego. A, to luzik, to nie. To może, nie, to luzik, no. Ja się nie dziwię, że on jest były, bo on nie żyje. Jak to było, o co chodzi? Obiad zrobiłam, ja nie gotuję, naprawdę, jak już robię obiad, to jest to wyczyn z mojej strony i poświęcenie, i ryba. Czego ty nie gotujesz sobie w ogóle? Nie. Na czym polegało zrobienie ryby, że co, wyjęłaś ją rybę i powiedziałaś... Że marzyłam, chciałam ją zrobić, podać, ona była surowa i on śmiał upomnieć mnie, że ona była surowa. Patrz, nie zrozumiał, że to było sushi. I coś, rzuciłaś w niego nożem? Nie, może nie w niego, rzucałam jakoś talerzami do zlewu i noże też latał. Czy nie ma w kobiecie, że ci nie smakuje? Po prostu zjedz, powiedz, że było pyszne. Zawsze tak trzeba. Albo nie, wcześniej przed obiadem pochowaj noże. Co tam, kochanie, ryba? Oj, to ja pójdę do szuflady może od razu.